Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zasilacza. Dzisiaj trochę kontynuacja tematu z wczoraj, bo przechodzimy do Was z kolejną postacią, która jest opisana dalej w tekście. I mamy tą historię zapisaną w liście Jakuba w drugim rozdziale, wersety 24-26. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary? W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. I znowu ta martwa wiara bez uczynków. Ciekawe, że historia Rahab następuje zaraz po historii Abrahama. I jak chcecie, możecie sobie przeczytać, jak ta historia Rahab wyglądała. My tak pokrótce teraz ją przypomnimy. Jest to zapisane w Księdze Jozuego w drugim rozdziale. I jest to niesamowita historia, bo Rahab dowiaduje się, poznaje wiarę, poznaje Boga. I tak naprawdę nie ma tam za wiele napisane. Dopiero jak przychodzą do niej zwiadowcy, oni się pojawiają u niej. Ona postanawia ich ukryć. W ogóle dowiaduje się o tym, że jest jakiś niesamowity wielki Bóg, który prowadzi naród i może przed nimi otwiera potem Jordan i jakby same cuda i właściwie oni chcą zająć jej dom i zniszczyć jej miasto. Trochę wydaje się, że negatywne informacje o Bogu, a jednak ona jest bohaterem wiary w liście do Hebrajczyków. Dokładnie, i z tymi wszystkimi informacjami to postanawia zrobić coś praktycznego. Gdy przychodzą do niej zwiadowcy, chcą się tam ukryć, a wiemy, że Rahab była prostytutką, bo tak nam pokazuje historia, co jest też ciekawe, że ci zwiadowcy tak naprawdę chcieli ukryć się w jej domu, no i ona ich chowa. I gdy przychodzą żołnierze, gdy poszukują tych zwiadowców, to ona mówi, no nie ma. Nie ma, a schowała ich gdzieś tam na swoim dachu. I jeszcze tych żołnierzy odstraszyła, powiedziała, że oni już poszli w jakimś innym kierunku, żeby za nimi szli. A tak naprawdę ci zwiadowcy cały czas gdzieś tam na dachu się chowali i ona jeszcze później pomogła im wydostać się za mur Jerycha. Ale właśnie zanim to zrobiła, to chciała, żeby oni jej przysięgli, że ją uratują i jej rodzinę. Więc to mi też pokazuje, że ona po prostu podjęła decyzję, że zna tego Boga, który wydaje się, że jest groźny, robi niesamowite cuda, ale ona wybiera być po jego stronie. I to nie tylko dla siebie wybiera, ale też od razu walczy o swoich najbliższych, bo jednym z jej warunków jest to, że no dobrze, to mnie uratujecie, ale moich bliskich też uratujecie. Mhm. Więc ona o to naprawdę walczy i to jest od razu taki przejaw trochę aktywnej wiary, gdzie ta wiara już jest na tyle żywa, że ja walczę o moich bliskich, nie tylko dla siebie, nie tylko dla mnie, ale też dla innych. Bo w ogóle pozostali mieszkańcy Jerycha też wierzyli, że Bóg Jahwe Izraelitów jest zagrożeniem, że On dokonał niesamowitych cudów i że oni chcą podbić ich ziemię. Ktoś mógłby powiedzieć, nie ma wystarczających badań naukowych, że Izraelici przeszli przez Morze Czerwone, ale wielu ludzi się nad tym nie zastanawiali, po prostu wierzyli, że rzeczywiście oni przeszli przez to Morze Czerwone, że ten Bóg jest mocny, a jednak jakby z tą wiarą oni zrobili coś innego niż Rahab. Ona po prostu zrobiła coś praktycznego i wybrała tego mocniejszego Boga, ponieważ wiedziała, że tylko On może ją uratować. Dla mnie to jest takie ciekawe, że ona wybierając Pana Boga, decydując się na pomoc tym zwiadowcom, ona tak naprawdę, tak jakby jej życie zostało oszczędzone. Bo gdyby ona tego nie zrobiła, to by zginęła razem ze wszystkimi innymi, tak? Więc ta jej wiara na nic by się nie zdała, bo nie przyniosłaby żadnego dobrego efektu. Byłaby martwa. Byłaby martwa, tak? Zarówno wiara, jak i Rahab tak naprawdę. Bo ona by nie przeżyła tego, co było przed nią. No właśnie, 26 werset. No, ciało bez ducha jest martwe, wiara bez uczynków też jest martwa. Myślę, że znowu tu jest taki kontrast, bo na przykład list do Hebrajczyków wymienia nam Rahab jako bohaterkę wiary. I są tam te słowa. 11 rozdział i tam werset 31. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźń wywiadowców. I tu jest, przez wiarę nie zginęła, a Jakub jak zwykle przewrotnie mówi, czy nie z uczynków nie zginęła. No ale to prawda, że właśnie to, że ona
zrobiła coś praktycznego, po prostu przyjęła tych wywiadowców, ona wybrała Boga, nie tylko wiedziała coś, ale po prostu wybrała Boga. I tutaj mam taki obraz w głowie, że to jest trochę tak jak z tonącym statkiem i kamizelkami ratunkowymi. One są na pokładzie. Może być też tak, że na przykład nie sprawdzałem, czy one są na pewno aktualne, czy na pewno badały wszystkie testy, więc ja miałbym wskakiwać takiej kamizelce do wody, no głupota, przecież nie sprawdziłem, czy one na pewno działają. Albo mogę po prostu uwierzyć, że ta kamizelka mnie uratuje do czasu, kiedy nie przybędzie pomoc, i założyć tą kamizelkę i wskoczyć. Pytanie, czy będę uratowany z wiary, czy przez uczynki? Bo mogę wierzyć, że ta kamizelka mnie uratuje, ale jeżeli jej nie założę i nie wyskoczę, no to i tak utonę. Więc to pokazuje, że po prostu ta prawdziwa wiara jest nieodłączna z tym, że ją stosuję w praktyce. Tak, ciągnąc ten motyw wody i tonięcia, od razu mi się przypomina inne porównanie, gdzie mamy osobę tonącą i podpływają łódki. W sensie ta osoba tonie i modli się, Panie Boże, uratuj mnie. I podpływa łódka i ta osoba mówi, nie, nie, bo ja czekam na Pana Boga, aż mnie uratuje. No i ta łódka odpływa i za chwilę podpływa kolejna łódka. No to wsiadaj, nie, nie, bo mnie Pan Bóg uratuje. I tak tych łódek kilka przepłynęło. No i właśnie w życiu też tak czasami jest, że my się modlimy, wierzymy w to, że Pan Bóg nam pomoże, że nas uratuje, no ale nie chcemy wejść na żadną łódkę, nie chcemy żadnego kapoku założyć. No to jest takie niepraktyczne po prostu, nie wprowadza to niczego w czyn, tylko jest jakąś taką teorią. W ogóle Rahab jest niesamowita, bo ona nie miała właściwie żadnych obietnic. Nie była tym narodem wybranym, który jej Bóg obiecał, ale ona poprosiła Boga, żeby on ją uratował, nie mając właściwie samej żadnej podstawy, i ta postawa, Boże ratuj, wiem, że Ty możesz to zrobić. I myślę, że każdego dnia też takiej potrzebujemy. Nie wiem, co dzisiaj macie, jakie macie dzisiaj wyzwania. Może nie macie jakiejś tam armii izraelskiej, która chce zrzucić wasze miasto. Nie. Ale nawet jeżeli byłaby jakaś taka dramatyczna sytuacja, to właśnie Rahab, ona inspiruje do tego, żeby wołać, Boże, po prostu pomóż. Pomóż dzisiaj przeżyć. Nawet jak się wydaje, że wszystko runie, to żebyś Ty, Boże, uratował. I po prostu ta wiara, która właśnie jest nie tylko jakimś tam przemyśleniem, ale taka czynna postawa życiowa. Myślę, że przejdziemy teraz do modlitwy, nie? Drogi Boże, tak bardzo dziękuję Ci za to, że Ty po prostu nas kochasz, że dajesz nam tą wiarę, bo to jest dar od Ciebie, i dziękuję Ci za to, że ona może zmieniać nasze życie, że tak jak uratowałaś Rahab, tak samo my, jeżeli tylko uciekamy do Ciebie, by pomóc, to Ty chcesz nas uratować. Proszę Cię, żebyś Ty prowadził nas dzisiaj z różnymi wyzwaniami, które są przed nami, żebyś pomagał nam po prostu wychodzić z nich zwycięsko, i żeby ta wiara mogła być dzisiaj czynna, żeby zmieniała nasze życie na lepsze, ale też życie tych, którzy są wokół nas, na lepsze. W imię Jezusa. Amen. Dzięki, że dzisiaj dołączyliście. Życzymy Wam na ten dzień dużo odwagi w podejmowaniu czynów wiary, ale też nie zapomnijcie polajkować naszego kanału, subskrybować i może przesłać dalej. Dobrego dnia. Trzymajcie się.